Tak jest. Witamy w środę rano. Ja sam je po nocce. Mamy taką małą rajzeczkę. Jada do piekarni po chleb. No trochę okrężną drogą. Taki rowerowy spacer, co by się przewietrzyć. Żeby obostrzeń ministra nie naruszać. Chociaż jak wiadomo, jazda do sklepu to jest w pewnym sensie niezbędna czynność życia codziennego, jak to tam określili. Ale też i jednorazowe wyjście z domu w celach sportowych też się ku temu kwalifikuje. O czym chyba niektórzy policjanci nie wiedzą, bo słyszałem o mandatach do rowerzystów. To jest absurdem, a jeszcze większym absurdem jest fakt, że goście myli auto na myjni i też dostali mandat. Wygodę wam to państwo schodzi na psy. Rodem z PRL-u w filmach Stanisława Barei. Piękny poranek. No ja zazwyczaj jeżdżę po chleb autem. No ale żeby się lepiej spało po nocce, tak faktem ja jeszcze dzisiaj idę na noc do roboty. Ale aby się lepiej spało po nocce, to warto sobie zrobić taką poranną zaprawę. Jedź, jedź, spokojnie. Byłem teraz skręcą na obwodnicę Miliardowic. Bardzo popularny trakt. Widać jeszcze ten mróz. Co tu jest? Także elegancko jest. 6:30 rano. A ja już mam rajdę. I to w tygodniu. Niesamowita sprawa. Pomyślcie, że chcą mną wziąć te rajzy pod ciepły pieluńskie. Chcą, żebyśmy nie jeździli. To ja się pytam tych wszystkich w rządzie. Wierunie, ja rękawic do sklepu nie był. Trudno, by tam musiał tych rowerowych być. Bo mamy taką sytuację, że do sklepu trzeba włazić w rękawicach. Porąbane akcje. Ja się pytam tych z rządu, co taki rowerzysta, jak jedzie taką trasą jak ja teraz, się może zarazić, jakim cudem? Jakim cudem też może zarazić innych, jak tu w promieniu kilometra nikogo nie ma. Ja rozumiem w miastach, jak tam więcej ludzi jest. To ja. Ale tu? Słuchajcie, nawet dowiedziałem się teraz, że w Czechach już te przepisy dotyczące tego całego koronawirusa już to liberalizują, że już rowerzysta będzie mógł normalnie jeździć po lasach i normalnie będzie mógł jeździć na rajza w terenach zabudowanych, bo tam był zakaz. U nas oficjalnie takiego zakazu nie ma, ale niektórym świruje już do łepy i mandaty wleciały. Co jest moim zdaniem naruszeniem przepisów, zwłaszcza tego, że tak jak wszyscy wiemy,
jednorazowe wyjście z domu w celach sportowych jest dozwolone. Więc zupełnie tego nie rozumiem. Jak można 5 stówek mandatu wlepić rowerzyście? Owszem, w Krakowie był taki przypadek, że gościu jeździł po bulwarach, które są zawrzyte i dostał mandat, uwaga, 12 tysięcy. Także mega ogromny mandat. No. Ja, tutaj jest taka ława po prawej stronie. Tutaj się można też przejechać, ale ja tam nie wydaję hu. Ja sam jadę cały czas prosto. Bardzo fajna trasa rowerowo się tutaj zrobiła. Ja, no to jadymy, a raczej stoimy. Bateria w kamerce GoPro mi padła. Jadę przez Brunów. Ja już 11 km, a jeszcze jakieś 3 i będę w chałupie. Ja, pustkowia, fajnie. W takich sytuacjach to człowiek się cieszy, że mieszka na wsi. Dobra, no to pozdrawiam wszystkich rowerzystów. Jak te rajzy będą wyglądać, nie wiem, mają być nowe ograniczenia, nowe zakazy, nowe nakazy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się działo. No niestety tych zachorowań przybywa, więc ciężko przewidzieć, czy będzie dobrze. Bo mi się wydaje, że nie będzie dobrze. Chociaż tak jak godą, Czechy i Austria już luzują pod względem obostrzeń. Mnie by to tam nawet nie przeszkadzało, jakbyś tam w maseczce mógł jeździć, byleby mógł jeździć. Bo teraz to kurczę, zaczynają się takie wariactwa, że rajza jakiś dalszy teren to już jest kurde traktowane chyba niemal przez niektórych jak przestępstwo. Oczywiście żartuję. No ale dobra, no. Środa rano. Ja. Kołoczki, rzymły i chleb kupione, także możemy iść spać po nocce. Ja, no to czymcie się na razie.